Wchodzimy na, wiesz, dietę, działanie jest impuls, wszystko super. Ale przychodzi piątek i lecimy burgera z Orlenu, nie? To on jest, no to jest niewytłumaczalny. On jest niewytłumaczalny. To po prostu, jeżeli chcesz zrobić coś źle, no to to, to, to jest to. No bo często jest tak, że ktoś ma na zaburzenia napominowe, to mówi, co? Co mówisz? Ja nie, nie wyraźnie coś mówisz. <laughs> wiesz, no, tryb samolotowy, no, nie ma internetu, nie ma zasięgu, nie? I otwiera telefon. O, słuchaj, otwiera telefon, wiesz wchodzi w Instagrama. No, nie działa, nie? No, on tam próbuje klikać, nie? Dobra, wychodzi, nie? Słuchaj, mijają trzy minuty, on znowu wchodzi w telefon, znowu klika w Instagrama, znowu próbuje tam wejść. Wkurzony, odkłada, nie? To są te małe uzależnienia. O szóstej zacząłem dietę, a o dwudziestej jeszcze nie schudłem. No i to w ogóle, czy to jest normalne, nie? Jeszcze są takie pytania. No, to tak nie działa po prostu. Zobacz, że Szymon pracuje sobie w, w soft-house'ie, którego jest dyrektorem i jego cały czas kuje, więc on ma spotkania, nie? Z ludźmi, z którymi mają zainwestować u nich i zapłacić im bardzo duże pieniądze, a on na spotkanie, zamiast skupić się na pomocy im, to jego cały czas boli. Czy niego nie ma nic ważniejszego od tego, żeby go nie bolało? Podcast Charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Zależy Ci na swoim zdrowiu, dbasz o jakość produktów, które jesz i szukasz sprawdzonego dostawcy mięsa? Jeżeli tak, to polecam mięsną paczkę, bo zapewniają mięso z polskich ekologicznych i certyfikowanych gospodarstw. Z chowu bez antybiotyków czy wspomagaczy wzrostu. A jak działa mięsna paczka, która jest partnerem dzisiejszego odcinka? Wchodzisz na ich stronę mięsnapaczka.pl Wybierasz interesujący Cię zestaw albo, tak jak ja, komponujesz własny z dostawą do Twojego domu na konkretny dzień, a dzięki temu ominiesz kolejki w sklepach a paczka, która do Ciebie przyjdzie, jest zabezpieczona ekoizolacją oraz suchym lodem. Mięso jest poporcjowane i zapakowane próżniowo w szczycie świeżości, a dzięki temu jego data ważności to aż 18 miesięcy. Zamówienie przychodzi już zamrożone, więc wkładasz je bezpośrednio do swojej zamrażarki i voila! Masz już konkretny zapas mięsa. Dla mnie trzy najważniejsze plusy mięsnej paczki to, po pierwsze, nie muszę szukać i weryfikować dostawców mięsa, bo mięsna paczka robi to za mnie. Po drugie, i w sumie najważniejsze, smak mięsa, który jest zdecydowanie lepszy, niż to, które znajdujecie w marketach. I po trzecie, to wygoda, ponieważ paczka przychodzi bezpośrednio pod Twoje drzwi w całej Polsce, zapakowana tak, że do wieczora spokojnie wytrzyma. Także polecam zrobić eksperyment, zamówić, spróbować, no i podjąć decyzję, co dalej. Ja tak zrobiłem i z mięsną paczką zostaję na dłużej. Aha, i z kodem charyzmatyczny macie 10% zniżki na pierwsze zamówienie mięsnej paczki. To tyle. I zaczynamy podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Sylwester Kłos. Drodzy widzowie, słuchacze, dzień dobry. W <noise> pełni energii. Sylwester Kłos, dietetyk, właściciel kliniki Sportsmed. Tak jest. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, kiedy nam się nie chce i nie z perspektywy psychologicznej, chociaż pewnie też będziemy o to zahaczać, czyli co zrobić, kiedy ja. Nie mam energii, nie mam motywacji. Czuję się jak taki kartofel kanapowy. Dobrze, to pozwól, że ja w takim razie to trochę rozszerzę, bo to jest tak, że powiedziałeś tutaj o braku energii. Powinniśmy od razu poruszyć brak sił do zmiany. To jest najczęstsze, co jest poruszane, czyli przepurtuj nawet nie mam siły, żeby coś zmienić. Fajnie, fajnie, ale nie mam siły. W związku z tym jest też brak motywacji. Który się po prostu pojawia, czyli działamy na impulsach. Jest impuls, on chwilę działa i potem znowu odpuszczamy wracamy do punktu A. Nie idziemy do punktu C, nawet jeżeli zrobimy sobie przerwę, to nie trzymamy się w tym miejscu, tylko wracamy do punktu A. Potem następne są małe uzależnienia. i muszą być duże, bo duże to są na przykład takie, kiedy ale panie serdecznie, jak pan powie, czy ja mogę tą palić tu marihuanę? To w tym pytaniu już jest zawarta prośba. Prośba o zgodę. I wytłumaczenie w ogóle, nie? Z samego no. siebie, że przy Marichuana to nie jest taka zła, natomiast będzie powodowała, że będą skoki około 220%. Dopaminowe, które będą powodowały, że jest duży skok, czyli nad bazą liniową. I my w związku z tym będziemy też mocniej spadali. Im będziemy mocniej spadali, to będziemy czegoś szukali, czyli na przykład będziemy szukali sobie jakieś kanapki lodów, albo właśnie kolejnej marihuany, czy kolejnego jakiegoś strzała, bo to może być coś innego. Jak na przykład drink nie? kolorowy albo wieczorne wino z serem. zaraz Teraz tego powiem jakąś historię. I w związku z tym, będziemy tego szukali, to będzie tak, że szukamy, mamy, potem robimy to. Zaczynamy to kochać, ale znowu będziemy po tym spadali, będziemy jeszcze bardziej tego potrzebowali. I wtedy jest tego coraz więcej. Kolejny punktem, to oczywiście, jest odbijanie, czyli wiesz, kiedy jesteś zmęczony, y, cały dzień masz pracy, gdzie masz wiesz, wiele stresu bądź wiele tematów, co to oznacza? Na przykład masz wiele spotkań. Dajmy na to mamy tam 8-godzinny, 10-godzinny tryb pracy i masz z tego na przykład 6-8 spotkań. Nie? No to teraz. Za każdym razem, kiedy przełączasz się na spotkanie, przełączasz się na nowy temat, na nowy problem. Mm. Więc musisz nowy rozwiązać. Więc tak naprawdę to jest znowu ten wielotemat i wielostres. Więc on cię będzie na tyle po prostu dotykał, że ty przełączając się, ty cały czas będziesz wybierał swoją dopaminę i po prostu ona będzie cały czas mocno naprężona po prostu jak struny i ona będzie skakać w ten sposób, dzięki czemu dojdzie do tego, że linia bazowa nie będzie już taka, tylko ona właśnie będzie taka i jak ty skończysz ten dzień, to po prostu czujesz się wypruty Zmęczony i bez sił psychicznych. No bo ciało wiadomo, jak to mówi Mariusz Plejanowski, ciało zniesie wiele. I w związku z tym dojdzie do tej sytuacji po prostu, że ty wtedy padłeś tu i szukasz. Więc szukasz jakiejś nagrody. Więc szukasz czegoś, teraz co by tu było. No i ty, głowa, jak zwykle, szuka skrótów. Ja to nazywam pizdeusem, ale to po prostu są skróty, które do tego dochodzą, i wtedy wiesz najszybsze, co jest. To jest, co jest, jest szeroko dostępne. Szeroko dostępne jest żywienie, a także mm -hmm. szeroko są napoje, nie? No, są dużo prostsze niż wspomniane na początku, choćby marihuana. W związku z tym patrzysz sobie, czy to jakieś lody, czy coś innego, i pierwsze co, no to bym coś zjadł. Jeżeli przyjeżdżasz, nie daj Boże, obok jeszcze czegoś, co jest o wysokiej smakowitości, czyli czytaj, wysokiej chemii, <laughs> jak na przykład fast foody, no to pierwsze co? Gonisz do KFC, nie? I przez to, że nie chcesz tego oddać, bo to jest coś takiego twojego, coś dla ciebie. Zasłużyłem. No oczywiście, że tak. Nagroda, nie? To jest ten czas, czas na nagrodę. No to zaraz pytasz, ale jak to? A co takiego jest w KFC złego, żeby tam go nie jeść? Nie? Albo co jest takiego złego akurat tam w tej pizzy, żeby jej nie jeść, nie? No, A ludzie zadają takie pytania? Chyba wiedzą, że to jest stary. coś, czego nie powinni robić. Co ty? Co ty? Mimo... Ty... Zadają non stop te pytanie, co jest takiego w pizzy, nie? Albo co jest takiego, że ja jem słoik masła orzechowego naraz. Nie? To po prostu jest, to jest w tym pytaniu, jest od razu tłumaczenie. Jest też ta prośba o zgodę jest tłumaczenie. Natomiast ja też to przechodziłem, ja robiłem dokładnie tak samo, więc też, żeby nie było tak, że się tu wiesz, mądruję i mm, coś tam powiedzieć że... o sobie, w tym wszystkim. Tak. I, go, I goś tam nie za bardzo wie, o czym opowiada. Więc też uzależnienia mogą rzeczywiście od tego, że mamy, mamy fast foody, my mieć alkohole, powinien mieć oczywiście słodycze, bo będą wysoka smakowitość, czyli ilość jakiejś tam chemii. I kolejne. Punkt, oczywiście, alkohol. To też chciałem, żeby on tutaj sobie wybrzmiał. może podajmy sobie jakiś przykład, bo mamy na przykład u siebie w klinice parę i teraz ta para przychodził w No to oni teraz wiesz, piją pięćka kaw dziennie, tam po podwójnych espressach, w związku z tym robią różne rzeczy. No w ogóle nie mają siły, bardzo czerwoni na twarzy, zmęczeni swoją drogą, no i chcieliby coś zmienić. Też zaczęły się odzywać, no bo jak źle ładujesz paliwo do swojego samochodu, no to będzie dochodziło po prostu do tego, że będziemy problemy z układem pokarmowym, nie? Wcześniej czy później go wysadzisz. Po prostu jak leje się niewłaściwe paliwo, no to on się w końcu odezwie. Tymi objawami są na przykład gazy, wzdęcia, czy innego jakiegoś rodzaju turbulencje. No dobrze, i teraz... Oni z tym przychodzą. Tych programów jest 4-5. No bo widzisz, że są lipidogramy, widzisz, że są w glukozie i tak dalej. są połączone, tak naprawdę one się kręcą teraz wokół jednego. A tu już mówisz o takich bardziej klinicznych, że tak, można ja się I zaraz cię wprowadzę z powrotem, czyli mhm. układ pokarmowy buduje ten poziom energii, czy ten poziom dopaminy. W związku z tym, jako, jako, jeden z, jako jeden z wielu, i w związku z tym będzie dochodziło że do tych spadków dopaminowych. No i teraz już przechodzą do meritum, żeby cię złapać, wchodzimy na, wiesz, dieta, działanie, jest impuls, wszystko super. Ale przychodzi piątek i lecimy burgera z Orleno, nie? On jest, no jest niewytłumaczalny. On jest niewytłumaczalny. To po prostu, jeżeli chcesz zrobić coś źle, no to to, to, to jest to. Mhm. <grych> to to dokładnie jest ten punkt. No i teraz. I, jeszcze teraz, Cię tutaj zatrzymam, bo po, wspomniałeś o linii bazowej w kontekście dopaminy. Ja to wyjaśnię. Daj mi dokończyć historię, ja to wyjaśnię. Dobra. dobra? I, i w, teraz zobacz, że y, mamy ten piątek. Poleciał burger, w związku z tym było zmęczenie po całym tygodniu pracy, więc chciałem mm. sobie jakoś odbić. Szukałem, wyskoczyłem, poszedłem do góry, nie? Z tym burgerem. No więc w związku z tym będzie większy dół, więc w poniedziałek będę jeszcze bardziej zmęczony. Dobra. I teraz rozmawiamy, nie? No, że y, zobacz, że to nie jest tak, że. Bo, bo odpowiedź zawsze jest taka. No ale jak to? Ja burger jeden raz. Pizza jedm raz, nie? Spoko. Ale tak, w poniedziałek był drink. We wtorek było porno. W środę był, była to Maryśka, na przykład. W czwartek był bueno. W piątek był Burger Zorlenu. I linia bazowa, która miała być taka, zrobiła się taka. Przez ten cały dzień. Nie? I potem Ty jesteś jeszcze coraz bardziej wykończony z tego tytułu. Dobra. W związku z tym ja mówię, słuchaj, potrzebujesz czegoś do gryzienia. Paprykę, marchewkę, produkty, które będą to odbudowywały, jajka, mięso, ryby, tak? Musimy je po prostu tam, tam dołożyć. I ja mówię, na przykład, weź sobie na przykład tam, czy bierzesz tego stajka, czy tatara, weź sobie go z, z papryką, marchewą. Nie, papryki tutaj nie mogę. No papryki nie możesz, ale burgera z orlenu możesz. Mm. No nie, nie. Więc po prostu to jest to, że sobie kodujemy pewne rzeczy. No, więc to są te elementy, które sobie odbijamy w pewien sposób. No Im dalej z nimi wchodzimy, tym bardziej potrzebujemy kolejnych rzeczy, jak na przykład tego, że wchodzimy fed na fajki, nie? Nie paliłem tyle czasu, ale zapaliłem raz i potem białem sobie paczkę fajek. Poczułeś po prostu ten skok, który się odbywał w trakcie tej nikotyny, jak to mówił Winston Churchill. ja potrzebuję cygara co godzinę. I po prostu z tego tytułu też cię ciągnęło dalej. No bo to nie jest tak, że po prostu biegniesz i odstawisz, tylko to ciągnie cię dalej, kiedy poczujesz ten, ten moment tego wzrostu, nie? że się odbudowujesz. Ale powinno być tak. przechodząc do Twojego pytania, którego jeszcze nie powiedziałeś, czyli z tą linią bazową, to jest to, że natural, naturalną koleją rzeczy będzie, kiedy linia bazowa po prostu, no ona by spadniem pod nią. Będzie ból. Będziemy się po prostu źle czuli z tego tytułu, nie? Więc będziemy szukali czegoś, żeby to odbić. Bo rozumiem, że linia bazowa to jest to, jak jest, żyjemy w jaskiniach, nie ma komputerów, hmm. no, czy, hmm. czy nie przesadzamy... Normalna codzienność, tak jak my jesteśmy teraz we dwóch tutaj, nie? To, okay. to jest to, że naturalną kolejną rzeczy powinno być, że mamy jakiś poziom napięcia tutaj, w związku z tym spinamy się dosyć i chcemy, żeby ludzie z tego coś wyciągnęli, no bo nadrzędnym celem edukacji jest działanie. Prawda? Hmm. Prawda. No dobrze. No to więc chcielibyśmy, żeby oni z tego więcej wyciągnęli. Więc nie chodzi nam o jaskiniowcę, chodzi nam o dzisiejsze czasy. Mm -hmm. No dobra. Więc jak masz dużo tego stresu, czy innych rodzajów rzeczy i ta linia bazowa sobie będzie jest, to naturalnie ją zepniesz na dół. Na przykład poprzez to, że wstaje sobie Patryk i pierwsze co robi, no to na toalecie robi poranną sesję na telefonie. Dwie, trzy, cztery minuty, ale przejrzy jakieś proste rzeczy. Mm -hmm. Natychmiast rozwali swój poziom dopaminy, czyli twój poziom energii swoją drogą, i po prostu dojdzie do tego, że on zahaczy dół. No to... Mówisz o tym, że przegląda social media, czy to tak, w sumie tak. cokolwiek by tam. No, no cokolwiek, nie? nie no bo to zaraz światło tak. niebieskie, plus po prostu proste zadania, do których przechodzi, zamiast dać sobie ten moment na w ogóle pobudzenie. Dobra. I mm, w, wtedy w, w tym wszystkim wiadomo, że skoro już zahaczyliśmy to, czyli raz, oczywiście kwestie kortezolowe, natomiast kwestia typowo dopaminowa, jak teraz my sobie spadliśmy, no to wiesz, jest ta godzina słynna, dziesiąta, Kawaj coś słodkiego, nie? No bo już szukasz, chcesz się odbudować. W związku z tym chcesz znowu to zrobić, więc robisz ten kolejny numer. I to, I to są te największe wtedy bóle między 10 a 15, jeżeli chodzi po prostu o te wszystkie kwestie zaburzeń energetycznych. Natomiast tego jest znacznie więcej. Na przykład, bo poruszyliśmy sobie fajki, ale tak samo też jest kwestią tego, że jak bym się napił. Więc kończę pracę i byłeś właśnie po tych wielostresach i robisz, po prostu nabieramy się na pewne rzeczy. Ja też je robiłem, bo też przez nie przechodziłem. To, że w, dobra, miałem jakieś zadanie, zrobiłem je, więc należy mi się nagroda. Naturalnie mamy to w, zakodowane w naszej głowie. W związku z tym muszę się odmurzyć, wyciągam telefon, wchodzę na social media. Hmm. Okej, okay. ale znowu to znowu jest to, nie? Bo był spadek, on jest naturalny. My powinniśmy sobie po prostu na niego pozwolić, albo odbudowywać go sobie w sposób, do którego przyjdziemy na samym końcu, czyli na, na zakończeniu de facto. I e, wtedy my wchodzimy na social media i jeszcze bardziej dołujemy. Więc ten na chwilę jest lepiej, ale dół będzie jeszcze większy. I Będziemy się czuli z tego z jeszcze gorę. no bo ona się to nie odbuduje, bo ty nie poszedłeś na dwór, nie? My oczywiście powinniśmy polecić, że stary no pi rumianek, tak? No bo ten rumianek się między innymi odbudowuje ją. Ona po prostu będzie trzymać na właściwym poziomie. Dlatego jestem znany choćby z tego rumianku i warto jest go realizować. Po prostu jest dobry. Czyli y rozumiem, że każda taka akcja, papieros, kawa, przeglądnięcie tych social mediów powoduje wystrzał do góry i poniżej tej linii bazowej, która powinna być taką powiedzmy, że średnią w, w ciągu całego dnia i za każdym razem ten bodziec musi być silniejszy, żeby znowu tak. Wrócić to, na szczyt. Żeby to jeszcze ułożyć. Prawdopodobnie byłeś na dole, szukałeś, znalazłeś fajkę z media jakieś gołe panie, w związku z tym rosłeś i potem jeszcze głowa znowu szukała tego skrótu, więc jeszcze bardziej tego chciała. Mhm. To jest trochę takie, żeby ci powiedzieć, że historię, historię Jacka. za ja, jak wyglądasz, to pozdrawiam i on nie masz. E, następująca sprawa. Podchodzisz do sklepu, na przykład w Żabce albo gdzieś indziej. No i przecież e, ci, którzy to sprzedają w sensie nie żabka, ale ci którzy to produkują, to oni jakby nie są głupi, bo to oni to zrobili, więc pod kasą są wszystkie rzeczy, które ty masz zakodowane z dzieciństwa. Hmm. Czyli na przykład dziecko jest małe, dajmy mu czekolady, nie? a jak ona nie chce jeść, najlepiej jeszcze z telefonem. No to jak z telefonem, to raz że cukier do góry, ale dwa przede wszystkim, no to jest rozkodowywanie neuroprzekaźników i tego, że to po prostu dopominam, no to będzie naprawdę w kosmosie, więc Wystrzał dla tego dzieciaka będzie świetny On będzie po prostu na trybutach Ale on spadnie bardzo mocno I jak mu co drugim razem nie dasz To będzie bardzo przykro W związku z tym będzie się dar I teraz, że ci rodzice nie mają siły To po prostu robią to, co to dziecko chce I dochodzimy do tego punktu, w którym To ogon macha psem, a nie pies macha ogonem hmm. No i dobra, to jest, to jest poważny problem Ale temu dziecku zakodowało się, bo koduje, kodujemy, czyli programowany jest nasz umysł do szóstego roku życia najczęściej, nie? No dobrze, i teraz w związku z tym e, on wie, że zawsze było fajnie, kiedy była czekolada. Nawet są takie historie w czasach II wojny światowej, że ktoś znalazł kawałek czekolady, czy, czy dostał, po prostu był mały, to się dali we dwójkę i się nim dzielili, po prostu i rozpływali się. no bo po czekoladzie też jest wzrost do dopaminy, nie? Więc po prostu to było jakaś, wiesz, rytuał, coś wspaniałego, coś wielkiego. Okej, okay. no to teraz ten Jacek jadł kiedyś WW, Potem oni wycofali z obiegu, więc nie jadł. Jak zobaczył, że wróciło. To jest tak mówi, jak Frugo. Tak. <grym> mówi, wezmę sobie jednego, nie? Ale tym, wziąłeś jednego i raz strzeliłeś do pomienium, no to głowa cię ciągnęła cały czas, w no, związku z tym codziennie. <grym> Fajny abonament? Fajny, tak? Ale no nie, nie dla Jacka, tylko dla strony przeciwnej. Więc po prostu trzeba uważać, żeby się tu łapać, żeby w ogóle rozumieć cały ten case, jak sobie to działa. Są lepsze numery, są na przykład takie numery. Słuchaj, siedzimy w samolocie i teraz y, siedzi obok gość, nie? I wiesz, no, tryb samolotowy, no, nie ma internetu, nie ma zasięgu, nie, nie? I. Trzeba no, już czekać ze sobą. Tłuch, otwiera telefon, wiesz, wchodzi w Instagrama, no, nie działa, nie? No On tam próbuje klikać, nie? Dobra, on wychodzi, nie? słuchaj, mijają 3 minuty, on znowu wchodzi w telefon, znowu klika w Instagrama, znowu próbuje tam wejść. Wkurzony, odkłada, nie? <laughs> Mija parę minut, on znowu to robi, nie? No, bo, no, no to, to są naprawdę horrendalne, horrendalne sceny, w sensie to, jest, to są te małe uzależnienia, które mają miejsce, dlatego tak ważne jest, żeby zrozumieć, że to... Bo to jest tak, że siedzę sobie na przykład, z, rozumiesz, z Adamem i Adam mówi do mnie... Nie, bo ty to masz silną wolę, w ogóle miałeś szczęście, urodzony, wiesz, w zielonej kapuście, było zupełnie odwrotnie i, w, i jest tak super, nie? Stary, to nie jest szczęście, to nie, to, to nie jest tak, że ja o to silne wolę mam, ja ją buduję, ja po prostu ją mam każdego dnia, walczę hmm. o to i dlatego po prostu ona jest. Natomiast ty też możesz sobie ją budować i też możesz stworzyć swój mur, swój kokon, natomiast tym punktem pierwszym, naczelnym, jaki uważam, że trzeba robić, jest budowanie świadomości w taki sposób, żeby no, rozumieć to jak najprościej, jak będziemy chcieli, to będzie właśnie yy, wspomniana marihuana, czy to będzie alkohol, czy to będzie jakiś drink, no to, żeby po prostu to rozumieć, że to ma miejsce i nawet, że się wtedy podwalimy, to spoko, ale dzięki świadomości zbudowanej, my chcąc, nie chcąc, będziemy o tym pamiętali, więc no wiesz, Sylwester gadał o tym, więc tam dobra, to może dzisiaj nie. No to jeden 0 już jest, nie? Zwłaszcza, że jeszcze dodałbym taki ważny aspekt dotyczący tego, że świat realnie chce ci zaszkodzić. To znaczy, że to, co najbardziej mnie zaskoczyło, tak jak odnosiłeś się do tej żabki, jak wygląda ta wystawka, że na studiach psychologicznych my projektowaliśmy, jak powinny wyglądać sklepy, żeby ludzie najwięcej kupowali. I pamiętam, że no miałem jakiś taki dysonans poznawczy, że z jednej strony to są studia psychologiczne, ale z drugiej strony uczymy się, jak ludzie mają kupić coś, co potencjalnie może im szkodzić, a z drugiej strony mogą tego w ogóle nie potrzebować po prostu. Więc yy... no tak to wygląda. Nie? No, I to jest też dochodzimy do tego case'u, bo pogadaliśmy sobie trochę o tym, czyli jakby ogólnie o uzależnieniach i o tym odbijaniu to zostało trochę poruszone. On trochę trochę zabija cały czas po prostu brakiem mi się do zmiany, że w ogóle już nie jest czego zmienić, ale te rozwiązania padną na samym końcu, więc pójdziemy, pójdziemy sobie dalej. No i tym kolejnym elementem po prostu jest to, że czujesz się, że cały czas coś robisz dla kogoś, wiesz, dla świata, tam może dla męża, dla dzieci i tak dalej, nie robisz nic dla siebie. W związku z tym po prostu ten grafik jest zabity różnymi rzeczami, które nie są w ogóle Twoje, no nie są dla Ciebie, no są po coś, żeby się rozwijać. I to jest całkiem spory błąd i wtedy dochodzi do tego, że po prostu, nie, ja ci nie oddam tej kawy, bo jaż tylko to mi coś zostało, w związku z tym dalej będą się te pięć kaw i może nie działa. Hmm. Dobra. I teraz to idzie dalej, no bo raz, raz, że jest kwestia tej kawy, to dwa, są kwestia na przykład z winem, nie? No i Teresa mówi, że nie, nie, wina to ja nie przestanę pić, bo to jest jeden, co mi zostało, w związku z tym ja z tym winem zostaję. Dobra, i teraz tak, nie karamy Teresy, tylko budujemy świadomość Teresy, żeby zrozumieć, że po prostu jej grafik wygląda źle, bo powinien być trochę wyglądać inaczej i powinna mieć coś dla siebie. Ale być może niekoniecznie będzie to wino, no bo po prostu dopomina jest na tyle dojechana i jest tak za zepsuta i, i, za i, i dobita, że ona po prostu potrzebuje tego wina, bo to prostu jej wzrost, więc to jest ten coś dla niej. A powinniśmy to robić w ogóle w inny sposób, nie? Powinniśmy znajdować inne rzeczy. My możemy je znajdować, chociaż na przykład. No, ja to robię przez rutynę ranną, nie? ale nie każdy będzie chciał to robić w taki sposób. Nie każdy chce zrobić to, to w ten sposób, że uważa, że poranne rozciąganie minutę, dwie czy trzy będzie miało sens i że wyjście na dwór, które zapewni to, że będzie ten skok dopaminowy i będzie się trzymał, bo będzie stabilna ta linia bazowa, po prostu doprowadzi do tego, że lepiej będziesz się czuć przez cały dzień, będziesz mieć więcej energii. Że to nie jest tak, że to wiesz, po prostu bierze się z, z kosmosu i, i, i z niebieskich nidałów, tylko jest zapewniane poprzez działanie. No i jak tak to wszystko opowiadasz, to. Wybrzmiewają tutaj takie rzeczy, że przede wszystkim to jest trochę podążanie za impulsami. Jakby tam nie było tego umiejętności chwycenia się za rękę, która sięga po ten batonik, albo właśnie po, po telefon, a z drugiej strony, że tam jest taki brak świadomości, nie? że trochę w tym tylko ta kawa, czy tylko to wino mi zostało, ja mam wrażenie, że tam nie ma zastanowienia się, nad takim głębszym sensem, związanym z długoterminowymi efektami tego, tego działania, tylko takim skupianiem się na tym tu i teraz. Dobrze. To dokładnie tak jest, choćby z tego względu, że no najciężej jest mieć o czymś długoterminowo, bo ciśnienie jest tak duże w tej chwili, mhm. że ja chcę teraz. Więc ja teraz chcę zjeść te paluszki i nie za bardzo mnie interesuje, co będzie za, wiesz, 2, 3, 5, 6 godzin, bo teraz jest ciśnienie na burgera z to, to trochę się tutaj kłania, bo ja bym postawił znak równości, wiesz, można się czarować i opowiadać sobie różne rzeczy, natomiast biznes równa się finanse i równa się szeroko pojęte, nazwijmy to ogólnie zdrowie. Jak my to ogólnie zrozumiemy, to będziemy rozumieli, że nasza kariera, nieważne czy prywatna, etatowa, czy zakładamy jakieś przedsiębiorstwo, czyli budujemy strukturę, organizację, zatrudniamy ludzi, jest dokładnie tym, że w taki, jaki jesteś w finansach i zdrowiu, tak samo będziesz w przedsiębiorstwie. Dokładnie tak to będzie działać i tak samo będziesz miał zbudowany ten biznes. Z tego względu, że jeżeli będziesz sobie umiał poradzić zdrowotnie ze sobą, ze wszystkimi kwestiami, nazwijmy je mentalno-pokarmowymi, czyli z układem samym pokarmowym, z jelitami, no bo to drugi mózg, no to tak samo będziesz sobie poradzić z biznesem i tak samo z finansami. Teraz, jeżeli robisz jedno i na przykład budujesz tylko i wyłącznie tam finanse, czyli oszczędzasz, no na przykład kupujesz to trochę jakiegoś w małych ilościach albo w większych ilościach złota co miesiąc i potrafisz być w tym regularny i tak dalej, no to są, są też szanse w związku z tym, że będziesz budował zdrowie, ale od którego punktu nie zaczniesz, te wszystkie trzy są ze sobą powiązane i tak będziesz musiał się zająć kolejnym, bo to są historie, na przykład y, z moich bliskich, w który facet zapracował się istnie na śmierć. Po prostu pracował do takiego stopnia, miał swoje przedsiębiorstwo i swoje działanie, gdzie on wstawał wcześnie rano, starał się biegać i tak dalej, ale też... Robił pewne rzeczy, no bo to wiesz, w rodzinie nie ma autorytetów, więc to są najczęściej problemy. Yy, I wyobraź sobie, że po prostu w wieku 40- kilku lat no, dostał zawału i nie zdążyli mu po prostu odetkać tych żył i w związku z tym umarł na, na zawał w ciągu dwóch dni. Nie ma człowieka, wiesz, nagle jest po przedsiębiorstwie, po biznesie, po wszystkim. No, ta historia po prostu jest dosyć pouczająca i tylko tak ważne jest, żeby robić badania, no bo jeżeli ty robisz biznes, no to jeżeli ty ciężko teraz pracujesz, a ty nie będziesz ciężko działał, czy nie będziesz ciężko dbał o siebie, Ciężko myślał o sobie, właśnie jako o tych finansach, zabezpieczeniu i tak dalej, no to, to, to prawdopodobnie nic z tego nie będzie z tej pracy. Nie? Że to, to się po prostu skończy tym, że się nawet nie zdążysz nacieszyć. Często się tak zdarza, że ludzie myślą, skupiają się tylko na tym jednym obszarze? Co czas. Non-stop. To są po prostu klapki na, klapki na oczach i lecimy tylko i wyłącznie z biznesem, a leży i zaciągamy kredyt zdrowotny. Słuchaj, no to jest kolejna historia. Akurat znowu jednego pana. Pan zarządza korporacją międzynarodową, bo to nawet nie jest korporacja polska, tylko międzynarodowa. nie? Bo to jest w kilku, w kilku miastach w Europie. I Pieniędzy jest sporo, nie? Naprawdę jest dużo, tak? I możemy mówić, że my go za to szanujemy, natomiast on powinien przede wszystkim szanować swoją dopaminę i swoje neuroprzekaźniki, czyli jakby swoje zdrowie, więc jakby te kwestie wszystkie różne dotyczące wygody, komfortu, ja nie mówię, żeby teraz, wiesz, nie wiadomo, co tam się działo, ale jednak, żeby to było zadbanie o siebie, o jakość, no to na przykład mówi, że już nie ma garażu i musi gdzieś dojść po samochód, nie? Mm. Albo, że on, no to jest mi się najmniej że on wychodzi do pracy bo on nie zdążył zjeść śniadania, w związku z tym bierzesz jakąś kanapkę w locie. Aha, czyli tak, co miesiąc zgarniasz kilkadziesiąt milionów i ty teraz bierzesz kanapkę w locie, która cię rozkłada i w związku z tym skarza twoje życie. No rewelacja. <laughs> po prostu no, nie, nie może być lepiej, nie? No, ale myślę, że to ludzie po prostu nie rozpatrują tego w kontekście yy, takim, nie? nie? Nie patrzą na to w, tak bardzo radykalnie, jak ty to przedstawiasz. Mhm. No, bo powiedz, czy to nie jest trochę tak, że do ciebie przedsiębiorcy nie przychodzą? No, bo chciałbym zadbać o zdrowie, myślę, że miałbym dobre wyniki krwi, ale chciałbym się upewnić, żeby trzymać rękę na pulsie. Tylko cierpię, pomóż mi. Tak, to jest trafna diagnoza, że to jest może nie do mnie, ale do, do kliniki dzisiaj tego jest więcej, bo to się w to, pewno to, to trochę, trochę lekko pozmieniało z tego względu, że e, tak jak rozmawialiśmy wcześniej i kiedyś przyjmowaliśmy za tam w dziesięciokrotnie e, niższe, e, niższe pieniądze, zanim jeszcze dodawaliśmy kolejnych elementów do procesów i tak dalej i, i budowaliśmy całe doświadczenie i wszystkie te elementy. No bo finałem tej historii de facto i całego doprowadzenia jestem. Ja sam, tak, bo sam mhm. przed niego przeszedłem, więc de facto w oparciu o nasz i głównie mój przypadek. Myśmy to sprocesowali, zbudowali, dlatego e, po prostu doświadczyliśmy tych wszystkich elementów. Więc e, widzimy ilość tych przypadków, która przychodzi, po prostu mówię. Nie jest dobrze, w wynikach, niby jestem w normie, ale nie wiem, co mi jest. Je źle, pomóżcie mi. Mhm. No, bo mam wrażenie, że to kryterium cierpienia, że tak to. Y górnolotnie nazwę, jest tym to, co nas ewolucyjnie popycha do działania, że zazwyczaj my, wiesz, są ludzie, którzy słuchają takich podcastów jak, jak, jak ten mhm. i, rzeczy, no i myślę, że w większości przypadków wdrażają jakieś y, drobne albo może czasami radykalne zmiany, ale w większości przypadków to, co jest y, tym spustem czy t, początkiem do wprowadzenia radykalnych zmian jest groźba, że będzie jeszcze gorzej albo y, to, że ludzie się czują bardzo źle. To jest problem, faktycznie. Po prostu od trochę też jest tak zbudowany jednak cały system edukacyjny, nie? że prowadzi nas do tego, że my powinniśmy coś rozwiązywać jak jest problem. Mhm. To jest ogólny błąd, nie? Bo w sensie powinno być tak, że my przechodzimy na przykład czy do nas, czy tak jak się przychodzi, na przykład, właśnie do, do psychologa i tak dalej, że dobra, ja jestem w tym punkcie, jest uważam całkiem nieźle, zbudujmy, żeby było plus 2. Nie dopuszczajmy do sytuacji, żeby był minus 2, nie? Ja tak jest odwrotnie, mamy tak zakorzenione, żeby oszczędzać i tak dalej, za bardzo inwestować, że my czekamy na ten minus 2 i potem przechodzimy mam problem pomóż. No idealnie by było, jakbyśmy jednak mogli budować, nie? Przychodzimy na zero, jedziemy teraz, tak? Nie, nie masz problemu, wciśniemy. A tak to właśnie dochodzi do sytuacji, że czy jest prokrastynacja, czy właśnie są wieczorne jakieś, wiesz, lody, wino z serem i nie mogę się tego pozbyć, ciągle siedzisz przy tych serialach, to jest po prostu mało uzależnienia. Jest jakieś, jakieś wyczerpaniem. mówiąc krótko, ogólne, w związku z tym, dobra, zróbmy coś, zmieńmy to. A powinno być zupełnie odwrotnie. No więc to też trzeba zrozumieć, jaką ta droga byśmy chcieli, żeby była i jak ją narysować. No bo ja pewnie bym ją narysował następująco, że ona sobie jakoś wygląda jak ta linia i teraz jeżeli ty chcesz mieć siły do tego, żeby budować, tak jak powiedziałem, nieważne jak to jest kariera, czy jest prywatna, etatowa, czy biznesowa i tak dalej, no to w związku z tym będziemy musiał inwestować. Nie ma, nie ma nic lepszego niż inwestowanie w siebie i w swoje samopoczucie, bo to Twój mental i to Twoje nastawienie będzie budowało po prostu to, że Ty będziesz mógł. I Ty na każdym etapie będziesz po prostu chciał działać. No Bo często ci się spotyka 35 lat, mówi, No teraz to, żeby tylko się już robiło, już bym się robiło. No nie no, samo to się nigdy nic nie robi. nie? No Tak jak Mariusz Piedlowski mówi, że on musi teraz tylko leżeć, no bo to wtedy musi się samo robić, bo inaczej no, znaczy on nie jest w stanie być za duży po prostu. jesteś fanem Tam. Mariusza. <laughs> <laughs> nie, jak przedaczam, bo miał kilka wypowiedzi, które były naprawdę fajne, nie? co nie dawały do myślenia między wierszami. No i na tej drodze, jeżeli my rozwiążemy te problemy nazwijmy je minus 2, czyli wyjdziemy z tego, z tej piwnicy i doszliśmy na punkt 0, to co? Kończymy? No, my powinniśmy teraz budować dopiero, nie? My powinniśmy zbudować tą, tą całą siłę. Mm. W ogóle, jako potem, jako, jako tylko Casey, przypadek, to nie, żeby też nie wiesz, nie wyszło, że zaraz yy, jestem zajebisty i jest fajnie. Yy, tylko są osoby, które są nawet u nas i są na nich 5-6 lat i tylko i wyłącznie zależy im na tym, żeby tego nie zepsuć, żeby to trzymać na tak po prostu wysokim poziomie i oni wyłącznie po, prostu po to są z nami, żeby to cały czas po prostu na tym pułapie trzymać i funkcjonować. No. No, a może to właśnie tak wygląda, nie? Że my potrzebujemy tej osoby, która będzie patrzeć, czy mamy proste plecy, robiąc martwy ciąg, mimo tego, że dokładnie a, wiemy, jak to, jak to powinno a, wyglądać. Tak, bo to, to jest tak, że przez brak świadomości, bo naj pierwszym zawsze punktem jest świadomość, to jest to, że właśnie jest, jest ta siłownia i jak ktoś patrzy, a wykorzystywał ten atut na przykład Floyd Mayweather, że on trenował zawsze cały z całym sztabem. Tam po prostu 40 osób się patrzyło, jak on nawalił worek. Hmm. Tylko i wyłącznie po to, bo on wiedział, że po prostu. On nie może przed nimi być słabszy. To jest raz. On nie może przed nimi pęknąć. W związku z tym działała po prostu cała siła psychologiczna i tej całej, całej tej mocy, że on wiedział, że oni go będą też przy okazji motywować za każdym razem, będą z nim przy okazji rozmawiać i oni po prostu, samo to, że patrzą, ich obecność po prostu wystarczyła, nie? To, to tak jak, to tak jak na, na dzisiaj kamery muszą nas po prostu trochę bardziej spiąć. No To, to jest normalna kolej rzeczy. No i to był wykorzystywanie to tak samo właśnie jak z tym, no bo inaczej przychodzisz, jeżeli masz nie jesteś zmęczony psychicznie, no to trening to, to dużo ukrywać. no W twoich priorytetach będzie tam, wiesz, no daj może żeby on był trzeci, ale on będzie hmm. po prostu pewnie niżej, nie? On będzie dziesiąty, jak są adwokaci, no to oni odbierają telefony w trakcie, w trakcie treningu i tak dalej. Po prostu w ogóle sam nie, nie, tam nie no trzeba, no. nie? <laughs> Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mówiliśmy o tych kwestiach odbicia od tej linii bazowej. Może nawet nie bazowej, tylko tego, tego jak jesteś, jesteś poniżej, ale tak. rozumiem, że jeżeli mówimy o receptorach, to one w jakiś sposób się też uwrażliwiają na dopaminę. To znaczy, że im większe są te wystrzały, tym z każdym kolejnym razem ja będę potrzebował silnego bodźca, żeby cokolwiek poczuć. Dobrze to rozumiem? Tak, dlatego to się zaczyna, jest tak, że najpierw wiesz, Tomek mówi, że no dobra, no to zaraz to on 5 kaw podwójnych tam od espresso i to w ogóle już na niego nie działa, nie? No to źle. Powinniśmy zrobić reset i powinniśmy naprawdę przejść albo na jerbę, albo no całymi siłami zmniejszać to, mm -hmm. żeby łapał się, żeby śłapał się na tym, że każda raz ci się kawę, to robić coś innego, na przykład pić rumianek. No naprawdę działałoby przykaz dopami na dopaminę. W związku z tym jak teraz staje sytuacja, no to zaczyna się od niewinnych rzeczy. Ale czekaj, czekaj, bo ty żartujesz z ja, tym rumiankiem, czy ty mówisz nie, poważnie? Ja całkiem poważnie, w okay. 100%, absolutnie zero rzekł. Że rumianek tak. jest bardzo pomocny. Tak, jeżeli miałeś okazję jakoś śledzić w internecie, no to dzisiaj wielu tych różnych influencerów, którzy też z nami działają, no to mówią, Sylwester Rumianek. No i tam okay. wrzucają, ja to, to też oznaczam, ale swoją drogą my ja sam wychodziłem z bardzo zaburzonej dopaminy, więc też wychodzi między innymi właśnie jako jeden z tych narzędzi rumiankiem. Do dzisiaj go piję i po prostu on działa. Ewidentnie, dobra. Więc wracając do pytania. Jeden rumianek dziennie wystarczy? Czy jak jest źle, to idealnie byłby dwa. Mhm. Natomiast jak nie jest źle, no to jeden spoko, nie? Wiesz, nawet jeżeli będzie nawet codziennie, ale no, on nawet będzie kilka razy w tygodniu, będziemy mieli na przykład pięć razy albo cztery, to dalej jest cztery do trzech, nie? Więc jest całkiem nieźle. Czy rumianek nie ma takiej właściwości wiatropędnych? Nie, on właśnie on będzie uspokajał tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o jelita. To jest raz. Okay. A y, dwa, y, no to on może też. Ludzie też mają zakorzenione, że on w ogóle uspokaja. Natomiast on po prostu będzie wpływał na to, że ta dopomina będzie się odbudowywała. No, Ciekawe. Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to chciałem Cię prosić o przysługę. Jeżeli. Oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. To znaczy, rozmawialiśmy o tym, że ta linia bazowa jest, czy może inaczej, że o, o tą wrażliwość, to znaczy, że ja będę potrzebował silniejszych bodźców tak, do tego, żeby, żeby bardziej się dobrze. Dobrze. zmotywować. Dobra, i poruszyliśmy na ten temat kawy. Mhm. To się zaczyna po prostu od małych rzeczy i potem szukasz następnych, bo kawa już nie działa. Więc, ale wiesz, wyczytaliśmy, że jak to, Panie Sylwestrze, ja wyczytałem, że kawa jest zdrowa. <noise> no, kawa, kawa jest zdrowa, spoko, ale też jest najbardziej zanieczyszczonym produktem i najwięcej ma po prostu z pestycydami. Okej, okay, ja kawę też lubię, kawę też chętnie piję, ale jeżeli kawa na mnie nie działa, to to jest retalert i my powinniśmy wtedy się włączać, więc powinniśmy iść dalej. Bo inaczej dojdzie do tego, że potem będę na przykład siedział o tych socialach i będę jak jak ten pan, który cały czas ten telefon łapi i mu się nie da włączyć tego Instagrama, to ten tak próbuje go włączyć. Potem jest kolejny etap, bo na przykład wiesz, robi się coraz większe zmęczenie, więc przychodzi coś do głowy, żeby coś słodkiego. Kiedy? Najlepiej, jak zmienimy lokalizację, czy pójdziemy do lokalu. Więc zaraz sernik, albo dwa, trzy dania, więc zaraz odbijamy. Bo tak to, to jest tak, że typu, tym jednym już nie jesteś głodny, tak naprawdę. Ale w związku z tym, że szukasz cały czas, to dalej to, to nie jest to. I potrzebujesz teraz ty, bo już zanurkować tak nisko, że potrzebujesz jeszcze. Zadość jedno, za mało. Zadość drugie, za mało. To jeszcze trzecie. Jeszcze trzeci smak, pach, jeszcze trzeci, wtedy się budujesz, dobra. Ale potem zanieczysz jeszcze większy dół i potem to jest to, że właśnie przychodzi pan do lokalu i mówi, wszystkie przystawki, dawajcie wszystkie, nie? A jest akurat, no wiesz, to seria, to są i z Michała, ale żeby po prostu mieć na uwadze i żeby wiedzieć, że to jest problem. OK? I to nie jest tak, że sobie wymyśliliśmy, to są po prostu problemy dopaminowe i my możemy sobie po prostu je e, odbudowywać. Więc y, od kawy po fajki, potem pod kolejne rzeczy, alkohole, telefon, jakieś rzeczy i cały czas po czegoś podjadanie, podgryzanie. Może też mogę iść, bo są zdrowe, nie? No tak, lek zjesz ich kilo, właśnie potem tej dopaminy, jak się nabudujesz i wrócisz, no, no to trochę będzie problem, nie? Myślę, że też opowiadasz o tym w taki sposób, jakby te. Hmm poszczególne elementy też nie nabudowywały się na siebie no bo jeżeli przyjmujesz zbyt wiele kalorii no to naturalnie pojawia się nadwaga jeżeli palisz papierosy pijesz alkohol no to jednak to też wpływa na funkcje poznawcze no to w jaki sposób yy, ty myślisz o sobie więc do, domyślam się, że to jest taka składanie cegiełce po cegiełce w cegiełka po cegiełce do tego żeby odczuć no, się coraz gorzej i myśleć o sobie coraz gorzej tak to się wszystko składa razem, do kupy, czyli zarówno i kwestie wszystkie stresowe, kortyzolowe, zaburzenia enzymów, kwas solnego, układu pokarmowego, więc i trawienia, wchłaniania, mikrobiomu jelitowego, przy okazji, tak jak ja powiedziałeś, tycia. Bądź yy, dużych spadków wagi. Nie? Gdzie ktoś mówi, że no on już tyle, je, wiesz, tyle je, on nie, nie może przytyć. no Ok, no musimy poskładać układ pokarmowy i jelita, no bo jeżeli my nie odbudowujemy odzodnych tych klocków jelitowych, my nie wpłyniemy na ich uszczelnięć na poprawę tego mikrobiomu, no, to to ty nigdy nie przytyjesz, że by wystarczyło to, że wrzucisz 5, 6, 10 tysięcy kalorii, to byś to zrobił. Nie? Więc po prostu trzeba cofnąć się ten krok wstecz, zrobić porządek, utrymować to, posagregować to na etapy, poprowadzić to etapami, czyli tak jak mówimy to, z strategiami i strukturami, najpierw praca strategiczna, potem jest praca operacyjna, wymyślamy jak wyglądać strategia, a potem dbamy o pracę operacyjną idziemy dalej, nie? będziemy krok po kroku. Czyli to powinno też być niepokojące, bo myślę, że to jest ważne, żeby to wybrzmiało, bo mam wrażenie, że ludzie patrzą tylko na ten aspekt związany z tyciem, ale że jeżeli ja nie jestem w stanie przybrać na wadze, to jest to coś, co powinno niepokoić. No. W względu Bardzo, na nie? kwestię nieprzyswojalności. Tak, możemy tak to ogólnie co do ogółu określić, żeby też to nie było zbyt e, trudne dla słuchających. Ale natomiast generalnie o to chodzi, czyli mm, jest sobie Judyta, i teraz Judyta mówi, że to ona to spoko, nie. Mówi, Mówi, Jan, to, to, to co tam nie zje, to zaraz ty ja Mówię, A ja zjem pizzę, w ogóle nic mnie jestem jeszcze lżejsza, ale masz inne zaburzenia, bo zaczniesz mieć lęki, niepokój, wahania nastroju, masz zaburzenia skórne, jesteś czerwona na skórze, nie? Mm. w związku z tym masz bolesne miesiączki, teraz dochodzi do kolejnych elementów. Ja oczywiście już wiesz, idę metaforą, ale żeby zrozumieć, taki jest ciąg zdarzeń, więc że zaburzenia hormonalne, tak? To, to powinno ogólnie niepokoić, powinniśmy też to robić, no bo dzisiaj wiesz ciężko, jest mało, kto robi w ogóle badania, też solidnie przy okazji, i żeby też te normy były właściwie ustawione, no bo jeżeli idziemy no badania, wiesz, we dwójkę i teraz mamy jakiś tryb pracy, stresu, historię ze sobą, dzieciństwo, to nie muszę ci mówić i wszystkie te elementy z nimi związane i my sobie robimy badania i teraz, wiesz, godzina dziewiąta, przychodzi Antek, nie? Antek jest dokładnie w tych samych normach, gdzie na dziesiątą przyjdzie Janek, a Antek ma lat siedem, a Janek ma lat dziewięćdziesiąt. I mają te same normy. No tak nie powinno być, nie? Mhm. <laughs> Przecież ich warunkuje w ogóle zupełnie inne rzeczy i zupełnie też ktoś inny ich rodził, więc genetyka zupełnie jest inna. W związku z tym inaczej powinniśmy w ogóle do tego podejść w, w ten sposób. Więc to, to są też problemy z badaniami i właściwa ich po prostu diagnoza, że to, że to nie jest tak, że dobra, norma, normy są takie, w związku z tym ciebie dotyczy tyle, tylko ciebie dotyczy tyle. I to trzeba, to trzeba wyłapać, to tego, tego trzeba szukać. Tak, to jeszcze jest ta historia, żeby się też z tym utożsamić, czyli typowe kwestie dopaminowe, gdzie mamy super przed różnych showmenów. Robi Williams albo Elvis. No i są te sceny, w których pokazują w filmie, że mimo tego, że facet ma już na koncie ileś występów, jest wielkim showmenem, to jest po prostu totalny kosmos, to co on tam wyprawia, mimo to, że to jest ciągle w jednym miejscu, to Elvis ma po prostu ataki Paniki przed wyjściem na scenę. Mówisz, że on nie wyjdzie, że on nie da rady. Mówił człowieku, przecież ty jesteś najlepszy na świecie. To, to, to jakby kto to zrobił chociaż nawet w połowie tak jak ty, nie? To, to jest to wypalenie. Mhm. Że. Bo są też charaktery, są dopaminowe i są serotoninowe. I teraz, jeżeli ja jestem osobą o silnej woli, wysokiej zawartości dopaminy, jestem ekstrawertykiem i tak dalej, wysokiej zawartości motywacji, no to jeżeli ja będę trenował i eksploatował swój organizm do granic możliwości, to zjazdy mogą być tak duże, że ja potem będę miał problem z tym, żeby się odbudować. Odbudowa to znaczy być wiesz, na normalnym poziomie, więc dotkną mnie różnego rodzaju elementy i zaburzenia. Wszelkiego rodzaju czy, czy z mową, czy ze słuchem. No bo często jest tak, że ktoś ma na przykład zaburzenia dopominowe, to mówi: Co? Co mówisz? Ja niewyraźnie nie coś mówisz. <grym> I jasne, mogę mówić trochę niewyraźnie, natomiast większość, czyli 9 na 10 osób, mnie w całości rozumie. Dobra, a na przykład te problemy dopominowe, oznaczają te problemy ze słuchem. Oczywiście może być też w drugą stronę. Dopomina jest tak nisko, że po prostu ta mowa jest coraz bardziej niewyraźna. I wracając do Elwisa, że on po prostu był tak wypalony, już tak był dojechany, że on się trzymał za głowę i on nie mógł wychodzić. Nie mógł wyjść, po prostu to był ten ból. Ból już wyjścia na scenie, Więc to było tak, jak jest ból na przykład rozmowy z drugim człowiekiem, to też jest ta kwestia tego wypalenia zawodowego, nie? że to z takiego stopnia po prostu to uderza. Więc raz, wszystkich showmenów, wszyscy, którzy występują, czyli to, co my tu teraz, to my występujemy publicznie, to też jest jakiegoś rodzaju ból. Tak samo, jeżeli występujesz z jakimś człowiekiem, bądź z klientem, dajemy na to masz swojego storewczaka. Mhm. Nie? I teraz wiesz, to musisz ogarnąć księgowość, muszą cię przyjść ludzie. No bo założeniem jest to, że oni kupią twoje produkty. Będą zadowoleni, więc wrócą. Z miłej obsługi, wszystkiego i tak dalej. Ale jak nie poradzisz sobie z tym dopaminą, czyli z tymi wszystkimi rzeczami dookoła, które jeszcze się dzieją, to dojdzie do tego, że po prostu będziesz na nich robił tok, będziesz chciał, żeby ci jeszcze nie przychodzili i to się robi coraz mniej miłe. I wtedy ogóle się, wiesz, czemu ludzie na nie mieli? Hmm. Właśnie przez to, nie? W sensie, żeby zbrać tej świadomości, są te problemy dopaminowe. Fajna historia. To już było dawno, ale, ale to naprawdę jest szczos. Yy, mieliśmy w, niedaleko swojego mieszkania, miejsce. To naprawdę był mały kącik, w którym mm, dwóch gości robiło własne jego dzianki. To one kosztowały tam jakieś duże pieniądze w ogóle takie, coś tam po 20-30 zł, to mi się dawało, że to jest jakaś duża kwota. Że jak mogłeś tam dalej w piekarni kupić za 5 chyba czy coś takiego, nie? <laughs> w każdym razie. Yy, do takiego stopnia. Mieli tego, do, słuchaj, mieli tak, super produkt, robili najlepszą jaką w mieście, yy, mieli w, po prostu butikowe miejsce i ludzie chcieli tam wejść, no bo tam się wchodziło przechodząc, czyli idąc do pracy, biorę i wychodzę dalej, nie? I wchodzili dajmy to tam za pięć, dziewiąta, o dziewiątej mówił, zamknięte o dziewiątej. <laughs> nie miał już siły, żeby w ogóle to robić, nawet z nimi się kontaktować, więc wyganiał ich. Normalnie po prostu ich wyganiali. Oni się zawinęli i nie wiem, czy, czy spajdowali, czy po prostu zamknęli interes, to już jest drugorzędne, ale to było wypalenie. Wiesz, to... Pamiętam taką sytuację, jak kiedyś pracowałem za barem, i poszedłem na zastępstwo, to był bar PRIF we Wrocławiu. Pracowałem tam już tylko na jedną noc, i tam poznałem dziewczynę, która była barmanką tam na, 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 na zmianie, i ona była tak wypalona zawodowo, że nie pytana, powiedziała mi, że ona to traktuje ludzi jak chodzące portfele, że to jest nikt. Jak ktokolwiek był pijany, już na tyle, żeby powiedziałbym, że już bardziej niekontaktujący niż kontaktujący, to bez pardonu rzucała w nich lodem takimi tymi wafelkami od piwa, trochę pokazując, tak jakby, wiesz, to była taka, no taka przy, podręcznikowa dehumanizacja, depersonalizacja tej osoby, to znaczy, że to są tylko przedmioty yy, i to było dla mnie takie zaskakujące, a dla mnie była super uprzejma, nie? To, to, to było taka... E bardzo specyficzna forma pokazania, co ta praca z drugim człowiekiem może, jak może wpłynąć na ciebie. Zresztą tak jak kiedyś też o tym rozmawialiśmy, nie? że to potrafi być mocno obciążające. Tak, no bo tu byliście na równi i ty od niej nic nie chciałeś, nie? a oni tam coś ścieni, a ona już tego bólu nie była w stanie przyjąć po prostu całego psychicznego i to jest czas na, na przerwę, trochę zrestowanie, po prostu poukładanie sobie tego w, raz w kroki, w cały plan, żeby to miało jakiś sens, nie? Więc Ludzie pracujący w ogóle jeden na jeden z drugim człowiekiem, i tak dalej, mogą tego w tych czasach obfitości, bo takie trzeba nazwać, czyli wszystkiego szeroko dostępnego, to tak trzeba je nazwać, gdzie wszystko jest łatwo sięgalne i to po prostu będzie, będzie coraz trudniejsze. Więc e, wielu z tego wychodzi, wielu z tego rezygnuje i po prostu nie chce. Czyli raz rośnie to, że ludzie zaraz bardziej tego potrzebują, ale ci, którzy mają to robić coraz mniej mogą. Mm -hmm. No bo nieświadomość tego nikt nie uczy, wiesz, dzisiaj o dopaminie i tak dalej. Mówił: licz kalorie, tam wiesz, ruszaj się, schudnij, będzie dobrze, nie? No to jest żadna rada, nie? To, 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 to jest to, no, na takiej zasadzie Ludzie nie patrzą na to z tej perspektywy, że wymyślacie im problemy, no bo mam takie wrażenie, że często to jest to, co się zarzuca dietetykom i psychologom, że przychodzą z czubkiem góry lodowej, a ty przez doświadczenie już jesteś w stanie spojrzeć na to, co jest pod powierzchnią wody i mówisz, że okej, okay, to nie będziemy za zaczynać tylko i wyłącznie od określenia jadu spisu, którego masz, którego masz przestrzegać, tylko no, takie holistyczne podejście. Całościowe, no, bo chcemy się mhm. skupiać na tym, żeby do tego podejść kompleksowo i żeby też zrozumieć, że my najczęściej, czyli jak już my sobie dzisiaj rozmawiamy, jest, siedzi sobie dwóch fachowców, to my jesteśmy tutaj. A my najczęściej powinniśmy się cofnąć o jakieś dwa kroki do tyłu, żeby z tym człowiekiem się porozumieć w ogóle, mhm. żeby zrozumieć jego potrzeby i go wciągnąć jak najszybciej, bo jesteśmy dla niego dźwignią i żeby tą dźwignią wciągnąć go po prostu na te piętro. Żeby on był w tym miejscu, żeby rozumiał tą świadomość i potem on będzie mógł iść dopiero dalej. Nie? Natomiast jak nie przejdziemy przez ten kroki, to nie pójdziemy, no że nie, nie skomunikujesz, wiesz, powiemy mu, alfa-1, antytrypsyna, no to wszyscy się wyłączą, nie? Tak jak noradrenalina i no, o, o, to jest mądry, okej, okay, ale dla mnie by byłybyśmy jednak pogadali o braku energii, nie, nie mogę się skoncentrować, o zaburzenia uwagi, nie? Jakby cały czas coś powoduje, że ja po prostu źle się czuję, w związku z tym, no, zobacz, ja przecież liczyłam te kalorie tak dalej, ale nie mogę schudnąć. Z czego to wynika? Czy to wynika z adrenaliny? No przecież nie. Wiemy tego, ale no z tych takich prostych rzeczy wiem, bo widzę, że mam biały nalot na języku i wiem, bo czuję, że mam gazy i wzdęcia. Więc one są proste, w z tym są zrozumiałe. Więc ci po prostu, którzy te problemy mają, oni mają te bóle, jak na przykład e, mieliśmy Szymona, już z tego wyszedł i teraz się ja tylko z nami tam rzadziej, no to e, zobaczymy, że Szymon pracuje sobie w, w Software houseie którego jest dyrektorem i jego cały czas kuje, więc on ma spotkania nie? z ludźmi, z którymi mają Zainwestować u nich i zapłacić im bardzo duże pieniądze, a on na zamiast skupić się na pomocy im, to jego cały czas boli. To niego nie ma nic ważniejszego od tego, żeby go nie bolało. Mm. Bo on wie, że albo są pracę straci, albo on będzie się cofał w rozwoju, już to nie ma sensu. Więc on wie po prostu, że on coś z tym musi zrobić i musi zacząć działać. Więc wszyscy pracujący jeden na jeden, czy którzy pracują dużo przed komputerem, czyli właśnie software y, wszyscy, którzy jakieś, wiesz, mają jakieś IT, giełdę, finanse, kryptowaluty, usiłują uprawiają w ogóle wszelkiego rodzaju tam hazard, czy jest jakiś duży y, y, multitasking, czyli jakieś wszystkie kadry wyższego szczebla, jakieś tam przedsiębiorcze, gdzie jest tych wielu tematów, wielu, wielu stresów, no będą na to narażone, nie? co dużo ukrywać. Mm -hmm. Czyli bo z jednej strony też wspominałeś, o, czyli ja bym to pogrubował na takiej zasadzie, czyli duża oso, grupa osób, która ma do czynienia z innymi ludźmi, to jest chyba ta pierwsza, którą tak omawialiśmy i druga dotycząca takiego dużej zmienności i pod względem różnorodności zadań i w ogóle takiej, jak mówiłeś o giełdzie, krypto i tak dalej, to domyślam się, że tam dużo się dzieje i dużo takiej reakcji emocjonalnej Dokładnie. na to, co się dzieje. Mhm. Okej. Okay. Dobra. Dużo na emocjach, ale no, to jest to, że jak wykonasz jakieś zadanie, dobrze. Nawet, w, nawet jeżeli to jest tylko w Twoim e, mniemaniu, no to musisz I... przecież wykonać to dobrze, gdzie jest nagroda. Mm. Więc jesteśmy nauczeni, że jest nagroda. To, to, to... przejrze Tak, to, to, to jest tak jak z, z tym dzieckiem. Już do dziecka tego po prostu uczymy o od, od zaradzieju, że e, no dobrze, zjadłeś obiad, no to masz teraz czekolady, no? To jest problem, nie, to jest w samym w ogóle, że powinniśmy już za, za samą drogę i same starania trochę doceniać to, że były starania, była droga, dzisiaj nie wyszło, nie martw się, może jutro wyjdzie, tak? Zawsze e, jakiekolwiek działanie jest lepsze niż unikanie, nie? więc skupmy się nawet na niedoskonałym działaniu, wypuśćmy w 9.8, a potem wypuścimy 2000, a potem puścimy kolejne poprawki, ale po prostu, wiesz, nie będziemy tego unikali, bo to jest w tym wszystkim najgorsze. To co? Przechodzimy do rozwiązań? I jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy mhm. w, w kontekście tego, czy bo z jednej strony powiedziałeś o charakterystyce ludzi, charak, no, może inaczej, charakterystyce prac, które predysponują do tego, że, że ktoś będzie miał te problemy, a nie jest przypadkiem tak, że my sami sobie to zaczynamy robić, Dobrze. że no, bo, bo nie chcę, nie chciałbym, żeby ktoś powiedział, a ja tam nie mam takiej roboty, ja tam nie wiem, pracuję w kiosku. No to tym bardziej. Więc mam, t, no może kiosk to też nie jest dobry przykład, ale, ale w bibliotece. Sam to musi sam... prowadzić, sam musi sprzedawać. Kurde, ale czy są w sumie, czy są jakieś zawody, w których coś takiego się nie dzieje, w których nie mamy do czynienia z, z komputerem, z, w, w, w którym nie mamy do czynienia z innymi ludźmi? Z jednej strony mam wrażenie, że jest ich całkiem sporo, ale. Dobra, to możemy to, to, czym mówić. Chodzi, ja, oczywiście, że my czasami sobie sami stwarzamy te warunki. No oczywiście, że tak. Po prostu nie chcemy wziąć też tej odpowiedzialności jakby za to, więc chcemy zwalić na kogoś, to na dopomine, to na silną wolę, to na jakieś inne elementy, natomiast sami sobie to kreujemy przez brak świadomości. Dlatego nadrzędnym celem edukacji jest działanie. To jest takie po prostu istotne. Więc dlatego tu budujemy tę świadomość, I jak ta świadomość nie jest zbudowana, no to w związku z tym coś z tym można robić. Mhm. To oczywiście tam się włącza mm, pośpieszanie. Niecierpliwość w tym wszystkim i to, że chcielibyśmy coś zrobić w tydzień, to nie jest możliwe, nie? że wiesz, o. O szóstej zacząłem dietę, a o dwudziestej jeszcze nie schudłem. No i to w ogóle, czy to jest normalne, nie? Jeszcze są takie pytania. No to tak nie działa po prostu. Oczywiście będą tacy, którzy tak zareagują, natomiast nie możemy się porównywać jeden do jednego, bo ja mam inną historię, ty masz inną historię, mnie kto inny rodził, ciebie ktoś inny rodził w innych warunkach, gdzie indziej, w innym czasie, w innym wieku, inne były sytuacje i tak dalej. W związku z tym mamy też inną choćby genetykę do tego, uh -huh. do ich całości i po prostu nikt tego nie bierze pod uwagę, tylko chcieliby zacząć już w tej chwili i, i na teraz. A y, tak jak powiedziałem, należy to, żeby robić kolejne. Krok, żeby się nie po prostu nie poddawać, żeby to wziąć po prostu w swoje, w swoje ręce i dobra, nie udało się w tygodniu, to co, lewamy i wracamy? No nie, no idziemy dalej, tak? Hmm. Uda mi się raz, dobra, już jest progres, nie? By patrzeć na po prostu patrzeć i wykorzystywać swoje mocne strony. szukać plusów, a nie minusów, nie? Że teraz wiesz cały czas, tylko co my tam możemy komuś przygadnąć, co coś zrobić. No też wynika między innymi właśnie ze spadków dopominień cały czas tych zjazdów, że my jesteśmy już tak źli, że po prostu swoje złe rzeczy przelewamy na kogoś, nie? Zamiast skupić się na tym, że dobra, okej, okay, ma lewą nogę do tramwaju. Trudno, skupmy się na prawej. Może z prawej, wy, wyciągniemy maksa, nie? Szybko biega? To skupmy się żeby jeszcze szybciej biegał. No to, to, to jest jakiś entuzjazm, to jest jakieś budowanie czegoś, nie? A nie, że. Ty jesteś beznadziejny, ponieważ tą lewą nogę tramwaju. No okej, okay, ale może prawą nogę będzie najlepszą na świecie, nie? Czasami niektórzy są świetnymi malarzami, ale nie wiedzą, bo nigdy nie trzymali łówka w ręku i na nie próbują malować, tak? A przecież te, to nie jest tak, że teraz y, jesteś beznadziejny, tylko po prostu musisz popróbować różnych rzeczy. Na pewno, jak w którejś tym elemencie się odnajdziesz, każdy ma jakieś talenty, nie ma czegoś że nie ma, tylko trzeba działać. No dobra, to jakie są rozwiązania? Co zrobić, jeżeli już czujemy, że to nas dotyczy, a myślę, że dotyczy całkiem sporej liczby tak. osób? Słuchaj, no, żeby też nie rozciągać tego na trzy godziny, skupmy się na trzech rzeczach. Więc pierwszą to jest e, rutyna poranna. To może być rutyna wieczorna, bo ktoś powie zaraz, wiesz, ale nie mam czasu, wiesz, bo ja mam dzieci, bo coś tam, i tak dalej, i zaczynają się wymówki. Więc to oczywiście trzeba to poukładać, zorganizować. Możemy to zrobić trochę inaczej, to może być inaczej w ciągu tego dnia. Ja podaję akurat poranę, rutynę poranną, z tego względu, że ona po prostu gwarantuje efekty, no na jak będzie działać. Więc jak. Wstajemy rano, pierwsze co powinniśmy robić, to możemy się na przykład porozciągać z rękami do tyłu, do przodu, trochę porozgrzewać w ogóle całe barki, czyli pościągać napięcie, które powstało w wyniku tego, że leżeliśmy całą noc. To jest raz. Dwa. Będzie chwilowa toaletka, 2-3 minuty, ale bez żadnego prysznica, żadnych tego, tego typu elementów. Następnie robimy sobie. Idealnie by było, jakby była szklanka ciepłej wody, no bo wiadomo, chyba dobrze, na układ pokarmowy, ale dwa, robimy w normianek. Jeżeli nie będziemy czekali na to, że on wystygnie, to pierwsze co, lecimy na dwór. Że to będzie nawet zwykłe przejście się po to, żebyśmy wyrzucili śmieci, to będzie trwało 3 minuty, to one już zrobi swoje. Idealnie by było, gdybyśmy byli bez okularów, czyli dali po prostu na to, żeby świeże powietrze, nie chociaż o słońce, żeby to było w Hiszpanii, przykład w Marbelli, w Miami, żeby to było świeże. Powietrze. Powietrze, które wpuścimy po prostu do oka, one będzie wpływało na to, że poziom powinny będzie po prostu stabilny, a my energii przez ten cały dzień będziemy mieli znacznie więcej. Dobrze, więc byliśmy z tymi śmieciami, wróciliśmy. Następnie, jeżeli będzie siła i szansa, i będzie czas, moglibyśmy się porozciągać przez 2-3 minuty, gdzie po prostu rozciągamy choćby stałaby to są proste rzeczy, są skłony, stanięcie itd. Nie mam czasu. Okej, okay, rozumiem, więc skupmy się na tym rumianku i na tej wodzie i potem punkt następny, który po prostu powoduje, że trzyma dopaminę zdały na wysokim, stabilnym poziomie, to oczywiście jest zimny prysznic. Czemu powiedziałeś o tym, że zimny prysznic, czy w ogóle prysznic miałby nie być zaraz po wstaniu, że, tego że względu, chodzi o to słońce? Tak, że mamy zrobić zimny, więc przygotowujemy się na zimny, więc pierwsze co, no to chcielibyśmy uruchomić w ogóle układ pokarmowy, no bo on jeszcze nie działa, uh -huh. więc chcielibyśmy, żeby on zaczął pracować, więc żeby soki się włączyły, enzymy, kwas, no to najpierw woda, rumianek, tak, no bo my mamy już brak sił, czy wiesz, no ja się dostosowuję do obecnego przypadku, o którym rozmawiamy, stajemy, trochę nie mamy sił, pierwsze co, chcielibyśmy kawę wybić i tak dalej, więc zamieniamy sobie to na rumianek, i, I po prostu leci świeże powietrze. Jak my po nim pójdziemy, i je zrealizujemy, to dopiero jest wtedy zimny prysznic, my się przygotowujemy na niego, żeby go zrealizować. No Bo jak wstaniesz, jeszcze będziesz roztrzęsiony, jeszcze będziesz rozbudzony, to, to będzie bardzo ciężko bać po zimny prysznic, to będzie szok. Hmm. Nie? Więc nawet wręcz wybędą zaraz skoki kortyzalowe i tak dalej. My byśmy chcieli mieć ten skok i wypłaszczenie, od dopominowe. Więc żeby też zrobić prysz zimny prysznic, który będzie trwał 10, 15, 40 sekund, 60 sekund, minutę, trzy no, minuty, minut. nie? <laughs> o to by było grubo, nie? W, ja dzisiaj już ponad 4 lata to już robię, więc faktycznie działa i dzisiaj mi się wydaje, że po prostu tego się nie opłaca nie robić. To jest to bez, naprawdę bez sensu, nie? Że to, to, to się po prostu nie kalkuluje, to się nie, nie, nie przekłada w żaden sposób, żeby tego nie realizować. To jest tylko i wyłącznie kwestia tak naprawdę psychiki i, i budowania tego mentalu. Bo, łatwo się mówić dzisiaj z perspektywy tych 4 lat, nie? Bo rozumiem, że nie chodzi o to, że yy, ja całkowicie, całe mycie robię pod zimnym prysznicem. Czyli mogę sobie pozwolić na te 40 sekund na końcu? Dobrze to rozumiem? Nie, źle. Chodzi o to, żeby prze, przekroczyć ten, ten pierwszy mur i żeby ten mur przeskoczyć, czyli po prostu wchodzę pod zimny przed, pod prysznic. prysznic. Oczywiście możemy zrobić to następująco, to jak opowiem jako trik, że najpierw y, zanurzamy na przykład w, w letniej wodzie całą głowę bo tego będziemy mieli głowę, nic więcej. My już poczujemy trochę te krople na sobie i tak dalej, więc będzie nam trochę prościej i wygodniej będziemy będzie już tam trochę tak, e, nie będzie aż taki ból i potem będzie nam zdecydowanie łatwiej wejść pod prysznic. No i to trzeba trochę po kolei, natomiast im bardziej będziesz się spinał pod nim, czyli po prostu uwagę, że będziesz napięty, tym gorzej będzie i będziesz chciał uciekać. Mhm. I jeżeli będziesz pracował nad tym dechem, przeponowym na przykład, będziesz się rozluźniał, będziesz rozluźniał się tam cały czas i, i możesz mówić do siebie, czy robić inne rzeczy, śpiewać tak dalej, czy coś, co odwróci uwagę, zaraz powiem o swoim case, to wytrzymasz spokojnie, nie? Wytrzymy, że po prostu od, od krótkich naprawdę paru sekund, energii będzie znacznie więcej, a tego dnia już ciężko będzie się zdenerwować, bo cokolwiek Ci nie powiem, stary, ja już Ci robiłem zimny prysznic, nie wkurzysz mnie, siema. Dobra, <laughs> czyli żebym dobrze zrozumiał, ja wchodzę pod ten zimny prysznic i bo powiedziałeś 40 sekund, czyli nie myję się, czyli on jest tylko takim otrzeźwiaczem, tak, czyli... Możemy tak zrobić, okay. ja, ja powiem na swoim przykładzie, uh -huh. czyli wjeżdżam pod zimny, trwa to minutę, następnie zakręcam, wtedy myję się, czyli ja używam jakiegoś tam żelu, czy tam szamponu i tak dalej i wchodzę znowu robię do zmyciu. Okay. Tak realizuje. Możemy zrobić tak jak powiedziałem, czyli są wersje light, zaznaczy zdążamy głowę, myjemy, myjemy głowę, potem wskakujemy tam, zakręcamy, tam się żelujemy i puszczamy znów, bądź puszczamy sobie nawet przecież trochę bardziej letnią. Ale gwarantuję Wam, że jeżeli, że jeżeli przełamiemy się i wejdziemy na te 15 sekund pod tą zimniejszą, to drugi raz będzie jeszcze prostszy, żeby to zrobić. Nie? Okay. To jest to po prostu pierwsze przełamanie tego bólu. Ale lepiej to zrobić na wdechu i przeponowym, aniżeli realizować jakąś sytuację, gdzie gdzieś kazał mi iść, to idę robić no nie, no to, to nie jest tak, ty nie robisz tego dla mnie, to robisz to dla siebie, dla swojej dopaminy, dla do swojego dobrego samopoczucia, nie? To, to, to trzeba odwrócić tą kartę, żeby też to zrozumieć, nie, że wiesz, ktoś tam coś poleca, jakieś rzeczy sam musisz spróbować, zrobić, zobaczyć, żeby nie działać, to, to pewnie nie będziesz chciał tego oddać, no bo to wiesz, ludzie wrzucają w setkach na, na dzień dzisiejszy do nas na e, sociale czy innego rodzaju rzeczy jak Instagram, gdzie po prostu chwalą to, że ich życie się zmieniło i między innymi właśnie robią te elementy, jednym ze składowych jest zimny prysznic, więc mieliśmy w stanie, jakieś krótkie przeciągnięcie się rękoma, krótką toaletę, była woda, była, był rumianek, był wyjście na świeże powietrze, nawet 3 minuty. Naj, najlepiej będzie działało 45 minut, ale powiedzmy, że to może być ciężkie, szczególnie na początku, jeśli komuś się tym powie. No bo łatwiej jest siedzieć do 23, 24, 1 2 w nocy, mhm. a potem trzeba szybko wstawać i w związku z tym pośpiech, w być odwrotnie. Ale w porządku, to może do tego dojdziemy jeszcze, więc mamy ten, mamy ten poranek. Lecimy sobie z tymi elementami. Świetne powietrze, wracamy, zimny prysznic, szykujemy się do y, pracy, dnia, wyjścia i tak dalej. Lecimy gdzie jest zdecydowanie więcej energii. No Co to, to oczywiście jeszcze ciała dobrze na No śniadanie białkowo-dłuszczowe, nie? Po prostu tłuszcze, więc słynne, o po co jeść śniadanie białkowo tłuszczowe przecież to nie, nie potrzebuje i tak dalej. No ale dopaminowo będzie działać dobrze, więc jeśli masz zaburzenia energetyczne, no to byłoby świetnie. Słynne jajka mogą być na miękko, mogą być sadzone, wrzucimy w tego, na przykład sobie wymyślę, jak płatki migdałów, jakaś zielenina, rukola, marchewka, papryka. Jedziemy. Kiwam głową, bo dla mnie to chyba była największa zmiana życiowa. Ś takie śniadania po prostu i utrzymujący się stały poziom energii przez resztę dnia. I taka większa odporność psychiczna, więc myślę, że teraz trochę rozjaśniasz mi, że to um, kwestia właśnie bardziej dopaminy. Tak, no, no bo to wiesz, nie można tak wrzucać wszystkiego na sylwetkę, bo to po prostu w pewnym momencie przestaje być i tak istotne. To znowu w priorytetach jest nisko, nie? Ale Twoja energia, twoja siła mentalna. No musi być perfekt tak wysoko. Mhm. No bo i twoja kariera i twoje zacznie się rozpadać, kiedy <grym> Twoja głowa zacznie się rozpadać, nie? dlatego tak ważne jest o to dbanie. Więc przegadaliśmy rutynę, potem punkt następny to są suple. Ja bym chciał, żebyśmy poruszyli no max 4, czyli tak, przez które ja w, przeszedłem na, no, kolosalnie, czyli jeden to jest coś, co obniża poziom ciśnienia, reguluje trochę poziom kortyzolu, ale fajnie wpływa na poziom dopaminy, to jest L-teanina, jest cały stakt, teanina i kofeina, ona wpływa, w, fajnie na to, że obniża poziom stresu, powoduje, że funkcje kognitywne zaraz rosną i wtedy wiesz, tsz, możesz iść biegać, zrobić jakiś trening, hmm. e, więc największy pikach i przy wypaleniu zawodowym jadłem tego naprawdę na, na, na potęgę, ale jeszcze nie rozumiałem tego, że y, to powinno być tak, że powinno być połączenie tych wszystkich rzeczy, a super są tylko i wyłącznie dodatkiem, więc starałem się ratować suplementami. To był duży błąd oczywiście, ale talina jest super, dobrze działa, wyciszająco, czy na wieczór właśnie, czy do kawy, ale jeżeli rano masz dużo stresu i się śpieszysz, to też będzie działać ekstra, nie? Więc to dobrze, żeby było po prostu dobre marki, 200-400 mg, jeżeli są potrzeby, to więcej, natomiast nikomu niczego nie polecamy w, y, tak po prostu w... Y, bez badań, dobrze by było zawsze zrobić wyniki badań i po prostu to realizować, więc jak jesteśmy przy tych wynikach badań, to domowa zbiórka moczu robimy z adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy. Bada, warto badać po prostu co jakiś czas, czyli na przykład co dwa miesiące i mieć na to rzut. Kolejny element, który jest niedoceniany, no to jest omega-3. Omega-3 kosztuje dwie dychy, więc tam dobra, jakieś to zamówię. No i po nim się będziemy odbijać, nie? No nie, no tak nie jest. Za każdym razem chodzi kwestię o jakość. To musi być po prostu dobrej jakości omega-3, po którym nie ma ci się między innymi odbijać, żeby to miało po prostu jakiś sens, no to one w dużych ilościach, forma EPA i DHA będzie na to wpływało. Tak samo jak na przykład B-kompleks, czyli witaminy z grupy B, które dzisiaj, w dzisiejszych czasach mamy tak mało, więc w tej formie szczególnie zmetylowanej. No i jeden z takich najbardziej chyba popularnych, które mm, odpowiadając na poziom dopaminie w ogóle jest czymś, co, co to powoduje, no to jest nad, czyli truzyna no i ona może być w proszku. Jeżeli ktoś ma problemy z jakimś wykami, no to, żebym polecał i wtedy w sobie wsypujemy do czegoś, czy to do herbaty kawy, czy po prostu do nawet jakiegoś koktajlu soku rano i po prostu wypijamy sobie to z tym, albo po prostu może być w tapsach, nie? No i to są rzeczy takie, które ktoś mówi, że no nie no dobra, to, to on tam powiedział o podstawach, nie? No, ale jak my nie zadbamy o to, czy podstawowe, <laughs> czyli o fundamenty, to my w ogóle nie ruszymy dalej, bo to nie ma sensu, żebyś teraz wszedł. Zaraz w BPC157 tam Lion Main i tak dalej, jak ty nie masz podstaw zrobionych w ogóle nie. My się musimy skupić na, na tym, żeby zrobić te elementy, a potem ruszymy od fundamentu dalej. Jak są solidne fundamenty, czyli ktoś ma dobrze, dobrą genetykę, zrobioną, bo e, rodzice dobrze żywili, tam, nie wiem, w dobrych warunkach był urodzony mm. w ogóle i tak dalej, bo jedli tam swoje dobre rzeczy, no to, to taki człowiek to po prostu jest dobrze zbudowany, na no, takie podstawy, że ciężko jest to przebić. Nie? A ktoś, kto się buduje. Kompletnie od zera, czyli od osoby, która jest tam tłusta, czy w ogóle ma jakieś zaburzenia typowe genowe, no to będzie mu ciężej, dały tę osobę dogonić, nie? Będzie ileś lat za nim, To jest kilka takich przypadków, które naprawdę są dobrze zbudowani sami z siebie, jak na przykład Maciek Bielski, trener z, też z Gdańska, no, no to po prostu jest facet X-Menem, ale to z tego tytułu no, świetne no jego tam jest ciężko przebić, więc jak on będzie dobrze trenował i będzie naprawdę tam się trochę dobrze żywił, to on będzie zawsze świetnie wyglądał, nie? Dobrze, że o tym mówisz, bo ja mam. Takie wrażenie, że często to jest hiperdemotywujące dla większości ludzi, to znaczy, że widzą, patrzą na kogoś obok, z kim no, kogo mogą obserwować, czyli nawet jeżeli to jest jakiś tam mąż albo żona, która nic nie robi, a jednak nie ma takich problemów, z jakimi ja się mierzę. Mhm. To znaczy, że dużo rzeczy jest takich, na których my po prostu nie mamy wpływu w tym wszystkim. I tak trochę powiedziałeś o tym, że ktoś mógłby zarzucić to, że to są tylko podstawy. Ale myślę, że z taką pytanie, kto z ręką na sercu mógłby powiedzieć, że jest w stanie to wszystko, o to wszystko zadbać? Tak, to niedoskonałe działanie przebija unikanie. Weźmy z tego jedną rzecz, na ten rumianek, ruch ten rumianek, to już się poprawił o parę procent i będziemy czuli znaczącą różnicę po tygodniu, tylko po prostu trzeba się skupić na robieniu, a nie na gadaniu. Mhm. Mm Przypominam, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Mięsna Paczka, a z kodem charyzmatyczny macie 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Co co? Myślę, że to jest takie kompleksowe przejście przez to, co chyba będzie taką mogę śmiało to nazwać zmorą naszych czasów, nie? I że za każdym razem, kiedy ktoś Poczuje, że widzi, że coś dzieje się nie w porządku, a zakładam, że klikając w ten film już szuka rozwiązań na problemy, które obserwuje u siebie, no to w... fajnie, że tak to kompleksowo wytłumaczyłeś, z czego to wynika, no i że mamy konkretne rozwiązania, co dalej z tym robić. Mhm. Cieszę się, że Ci się podobało. Nie, no podobało mi się z tego względu, że e, tak jak powiedziałeś. To są proste wyjaśnienia, skomplikowanych mechanizmów. I y, dzięki temu każdy to może odnieść do siebie i wie co, co dalej. Tak, Kadsiu. No dobra, to w takim razie, y, panie Sylwestrze, gdzie cię szukać w sieci? Znajdziecie mnie na YouTubie, na kanale Sylwester i Wiktoria Kłos. Znajdziecie mnie na Instagramie, też razem z Wittorium, i nasze treści na naszej stronie internetowej, nasze procesy, jak działamy, jak to prowadzimy. Tak samo też układamy swoją drogą nasze mm, wszystkie produkty cyfrowe, czyli też jako jedną dużą książkę i po prostu robimy je po kolei czyli budujemy tą świadomość, nastawiamy, dajemy rozwiązania, konkretne rzeczy, checklisty, badania, diety, suple i tak dalej, przeprowadzamy po prostu też za to za rękę i w, w ten sposób to budujemy, więc tak naprawdę wszędzie, Instagram, Facebook, nawet TikToka mamy, chociaż tam za dużo na nim nie jestem, ale, ale mamy, ten YouTube, na, na którym mamy więcej treści, więc jeżeli jesteście spragnieni dodatkowych treści, informacji, edukacji, no to śmiało. No, ja polecam szczególnie kanał na YouTube, bo to rzeczywiście takie kompleksowe zagospodarowanie większości tematów z wytłumaczeniem bardzo podobnej charakterystyce, chociaż krótsze są te odcinki zdecydowanie. Tak. Czyli w czym jest problem i, i, i dlaczego i jak go rozwiązać? Tak byśmy chcieli, żeby to było realizowane. Super. No to dziękuję za, za rozmowę, było mi bardzo miło. Mi również dziękuję. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.